Pół roku w pytaniu na śniadanie, jakie oceniasz i z jakim feedbackiem się spotykasz od swoich fanów? Moi fani, przynajmniej ci z mojego Instagrama, bardzo mnie wspierają, kibicują i zawsze pytają, kiedy będziesz, to włączymy telewizor, będziemy cię oglądać, więc jestem bardzo wdzięczna za to wsparcie. No mam w ogóle super współprowadzącego Maćka, naprawdę to wygra na loterii, jak ja się śmieję. Mamy bardzo dobry kontakt ze sobą, poczucie humoru i naprawdę świetnie nam się razem współpracuje. Cały team pytania na śniadanie jest niesamowicie sympatyczny i taki wspierający. Na początku naprawdę dali mi ogromny kredyt zaufania i też wsparcie. Mocno pomagali przez ten pierwszy okres. No a teraz mam wrażenie, że już się wdrożyliśmy w taki system pracy. I to jest w ogóle świetna przygoda. Naprawdę to jest dla mnie wielka przyjemność. Uwielbiam live'y, uwielbiam adrenalinę, uwielbiam rozmawiać z ludźmi, uwielbiam słuchać ekspertów, którzy do nas przychodzą. I zawsze po każdym programie wracam do domu i mówię, słuchajcie, musimy zmienić tak, to w diecie, tu musimy kupić siemielniane, tu w ogóle wiem, jak teraz zabezpieczyć kwiaty na zimę, więc jakby też rozwijam się. Bardzo dużo czytam, jeśli chodzi o dokumentację przed programem. I to gdzieś jakby wzbogaca też moją wiedzę z zakresu życia codziennego. No i właśnie ten kontakt z ludźmi jest dzisiaj szczególnie nieoceniony. A stresujesz się jeszcze przed programem? Zawsze się stresuję i to już chyba się nie zmieni. Mam tak zwane, to się mówi co prawda przed podróżą, rise fever, ale ja nie śpię w nocy, bo się boję, że zaśpię. Ustawiam 3 budziki na wypadek, jakby któryś wysiadł i nie zadzwonił. Nie ufam tym do końca telefonom. Wystarczy, że nie wiem, do ładowarka się zepsuje, telefon padnie i co, nie zadzwoni. Więc ja się budzę co godzinę i sprawdzam. Mówię, o dobra, jeszcze mam chwilę. Jestem jedna z pierwszych, która w ogóle na plan przyjeżdża, bo lubię mieć też czas, tak zwaną rozbiegówkę. Na spokojnie napić się kawy, oprócz tam oczywiście makijażu, stylizacji, żeby się przygotować, przeczytać na spokojnie scenariusz, wejść do studia, jakby oswoić przestrzeń. To jest też ważne, żeby się przejść po całym studio, żeby ona nie była obca po prostu. I lubię sobie pogadać z ekipą, z chłopakami technicznymi, więc od techniki, więc jakby, no tak lubię zaczynać dzień. Cześć, tu Kasia Cichopek, oglądajcie Jastrząb Post.